Potężne tsunami, niszczycielskie tornada, gigantyczne meteoryty, trzęsienia ziemi. Och, lepiej wykupić ubezpieczenie. Ale to wszystko to tylko drobne klęski żywiołowe w porównaniu z erupcją wulkanu. Niektóre wulkany są w stanie zniszczyć miasto, jak miało to miejsce w przypadku Pompejów, albo całe wyspy na Oceanie Spokojnym. Istnieje jednak niebezpieczny rodzaj erupcji, który może zniszczyć całe życie na danej planecie. Ten typ nazywany jest bazaltową powodzią. Ale najpierw spróbujmy się dowiedzieć, czym w ogóle jest wulkan. Rzeki gorących, ciekłych metali i żarzących się skał płyną w głąb naszej planety. Im głębiej, tym są one gorętsze. Źródłem tej gorącej masy jest płaszcz ziemski, który stanowi środkową warstwę naszej planety, znajdującą się między jądrem a skorupą. Te ogniste strumienie nazywane są magmą i płyną dosłownie wszędzie, ale nie odczuwamy jej ciepła z powodu grubej warstwy skorupy naszej planety. Magma jest lżejsza od skorupy, więc stale próbuje wydostać się na powierzchnię i w niektórych miejscach jej się to udaje. Na styku płyt tektonicznych rozpryskuje się, gdy dana płyta przesuwa się pod grubszą. Kiedy magma dociera do powierzchni, staje się lawą. Substancja ta spala ziemię wokół i szybko stygnie, po czym twardnieje i tworzy nową warstwę skały. Kolejne rozpryski magmy spadają na wierzch tej warstwy i w ten sposób przez miliony lat warstwa po warstwie powstaje góra. A w jej ujściu uskok płyt tektonicznych wyrzuca magmę. Góra ta nazywana jest wulkanem, wypluwa lawę i popiół, a następnie zasypia i budzi się ponownie podczas aktywności sejsmicznej. Teraz wyobraź sobie, że kilka gigantycznych wulkanów zaczyna nieprzerwanie wyrzucać z siebie nieskończoną ilość magmy i ostatecznie pokrywa cały kontynent. To właśnie jest powódź bazaltowa i pewnego dnia do niej doszło. Około 252 milionów lat temu w północnej części naszej planety pod skorupą ziemską zgromadziło się mnóstwo magmy. Biliony ton gorącej skały skupiły się w jednym miejscu na gigantycznym obszarze. Stopniowo cała ta ognista energia zaczęła wyciekać z Ziemi i gorący gaz zaczął wydobywać się w różnych miejscach tego obszaru. Ziemia trzęsła się w nieskończoność, a skorupa ziemska wznosiła się na setki metrów. Wszystko wskazywało na zbliżającą się katastrofę, a potem nagle magma zaczęła się wylewać. Gigantyczne fontanny ognia wybuchały z Ziemi. Kojarzysz gejzery na Islandii? Wyobraź sobie to samo, ale dziesiątki razy wyżej i z gorącą lawą i popiołem zamiast wody i pary. Strumienie popiołu i lawy były tak silne, że sięgały chmur. Pod skorupą ziemską znajdował się gigantyczny bąbel magmy, która wyciskała ogromne strumienie pod naporem skał i ziemi. A sama szczelina stawała się coraz większa, magma wypływała dosłownie wszędzie. Zaczęła wypełniać cały północny kontynent i powódź rozprzestrzeniała się coraz bardziej. Warstwy stopionej bazaltowej skały nakładały się na siebie, tworząc gigantyczne tsunami lawy o wysokości około 50 metrów. Wylewała się ona z ziemi przez setki tysięcy lat, zalewając lasy, rzeki, jeziora i łąki. W tym samym czasie w niebo unosiły się miliardy ton popiołu wulkanicznego, co mogło doprowadzić do wulkanicznej zimy, ponieważ dwutlenek siarki zawarty w popiele odbijał promienie słoneczne. Mogło to obniżyć temperaturę na kontynencie o kilka stopni. Później pył i popiół prawdopodobnie skondensowały się i utworzyły gigantyczne chmury, które podlały powierzchnię toksycznym, kwaśnym deszczem. Schłodzona lawa utworzyła ogromną, grubą osłonę zapobiegającą wydostawaniu się magmy z niekończącej się bańki ognia. Globalna katastrofa dobiegła końca, ale tylko na krótki czas. Biliony ton magmy wciąż płynęły pod grubą warstwą litego bazaltu. Ogniste rzeki nie mogły dotrzeć na szczyt, więc rozprzestrzeniły się na boki, przez co pod grubą warstwą skały utworzyły się ogromne sieci. Biegły one w różnych kierunkach jak pajęczyna i ogrzewały skorupę ziemską. Spod powierzchni ponownie zaczęły wydobywać się gazy. Gromadziło się tam coraz więcej energii, aż doszło do eksplozji o niewyobrażalnej sile. Oprócz magmy na powierzchnię wydostały się też dwutlenek węgla i popiół. Wypełniły one atmosferę i wywołały efekt cieplarniany. Temperatura na całej planecie wzrosła o kilka stopni, co wywołało kolejną katastrofę, która rozpoczęła się w oceanie. Na dnie morskim znajdowały się złoża metanu, który jest bardzo niebezpiecznym gazem wybuchowym. Wcześniej pod lodowatą wodą był zamrożony i nieszkodliwy. Jednak efekt cieplarniany w atmosferze ogrzał cały ocean. Miliony ton metanu zaczęły wypływać na powierzchnię. Gaz ten ma większą siłę niż dwutlenek węgla. Dlatego, gdy trafił do atmosfery, temperatury na Ziemi ponownie wzrosły.
Cała planeta zamieniła się w gorącą saunę. W miejscach, które wcześniej były chłodne i wilgotne, temperatura osiągnęła poziom współczesnej Sahary. Oczywiście większość zwierząt i owadów nie mogła przetrwać takiego kataklizmu, jednak życie oceanów ucierpiało znacznie bardziej. Ciepło i metan zmniejszyły ilość tlenu w oceanie. Niestety ryby i inne organizmy morskie nie mogły przetrwać w takich warunkach. Nowe problemy pojawiły się, gdy bakterie beztlenowe zaczęły się namnażać w wodzie pozbawionej tlenu. Żywiły się one metanem i dwutlenkiem węgla i uwalniały siarkowodór, toksyczną substancję, która jeszcze bardziej zatruwała wodę. Wyginęło około 75% zwierząt lądowych i 95% mieszkańców oceanów. Ta przypominająca powódź erupcja bazaltu była jedyną katastrofą w historii planety, która zniszczyła prawie wszystkie rośliny i znacznie zmniejszyła populację owadów. Tylko kilka gatunków najbardziej wytrzymałych zwierząt zdołało przetrwać. Planeta potrzebowała około 10 milionów lat, aby całkowicie się zregenerować. Następnie ewolucja rozpoczęła nowy proces rozwoju życia. Mamy tu dwie wiadomości. Zła jest taka, że powodzie bazaltowe powtórzą się i będą nie mniej niszczycielskie niż te sprzed 250 milionów lat. Dobra wiadomość jest taka, że stanie się to za setki milionów lat. Ale gdy do tego dojdzie, ludzkość będzie musiała być przygotowana. Wszystko rozpocznie się na dnie oceanu. Najpierw fontanny lawy o wysokości wielu kilometrów zaczną gotować wodę i emitować dwutlenek siarki do atmosfery, gdzie będzie on odbijał światło słoneczne. Wraz z popiołem i magmą w powietrze uniesie się ogromna ilość pary wodnej. Zwierzęta hodowlane nie przetrwają, a ludzie będą mieć problemy z oddychaniem. Kwaśne deszcze i zwiększona wilgotność spowodowana parowaniem oceanów doprowadzą do korozji budynków. Wszystkie loty zostaną odwołane. Ludzie będą musieli nosić maski przeciwgazowe. Wiele zwierząt nie będzie w stanie poradzić sobie z tą erupcją, ale ludzie szybko przystosują się do nowych warunków. Później nastąpi kolejna i kolejna erupcja, a ta niekończąca się katastrofa wkrótce wyczerpie zasoby ludzkości. Rośliny i drzewa nie zregenerują się tak szybko, a produkcja tlenu zostanie znacznie ograniczona. Miejmy nadzieję, że do tego czasu ludzkość skolonizuje inne planety, w tym te poza Układem Słonecznym. A teraz wróćmy do teraźniejszości. Około 70% aktywności sejsmicznej związanej z wulkanami występuje pod wodą. Zobaczmy więc, jak działają zwykłe wulkany na dnie oceanu. Woda, podobnie jak ląd, spoczywa na płytach tektonicznych. Dlatego też, jeśli ich struktura zostanie naruszona w miejscach połączeń, magma się przez nie przedostaje. Jednak w przeciwieństwie do wulkanów lądowych, tutaj lawa nie rozprzestrzenia się w różnych kierunkach, spalając wszystko, co napotka. Zastyga pod ciśnieniem zimnej wody. Podwodne wulkany mogą wybuchać przez długi czas z przerwami, a magma pokrywa dno morskie. Po kolejnych setkach lub tysiącach lat rozpoczyna się kolejna erupcja, a nowa warstwa skał tworzy się nad poprzednią. Przez miliony lat warstwa po warstwie magma się podnosi, aż pewnego dnia z wody wynurza się wulkan. Magma z niego wypływa i zwiększa jego wysokość. Doszło do powstania dużej wyspy wulkanicznej. Następnie wulkan zasypia, a na nowo utworzonym kawałku lądu pojawia się życie. Magma wypływa z płaszcza planety wypełniona różnymi pierwiastkami chemicznymi. Ta gorąca mieszanka nasyca glebę potrzebnymi substancjami, a tym samym sprzyja wzrostowi roślin i drzew. Następnie przybywają tam ptaki i inne zwierzęta, a wulkaniczna wyspa zamienia się w raj. Potem jednak pojawiają się ludzie i betonują raj, by postawić tam parking i restaurację z fast foodem. Gdyby Ziemię co 5 minut nawiedzały kataklizmy, warunki życia na naszej planecie przypominałyby te sprzed 4,5 miliarda lat. W tamtych czasach morza i oceany wrzały, wszędzie uderzały pioruny, płyty tektoniczne zmieniały kształt, a z wulkanów wydobywała się lawa. A co gorsza, nie było internetu! Ziemia przypominała ogromny gotujący się kocioł, w którym powoli powstawało życie. A gdyby w kotle znowu wszystko zawrzało, większość życia na Ziemi przestałaby istnieć. Następujące po sobie katastrofy nie zaszkodzi poudawać. Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Dzień dobry! Budzicie się w małym podziemnym bunkrze. Czujnik sejsmiczny wskazuje, że za kilka minut rozpocznie się trzęsienie ziemi o sile 7 stopni. Pakujecie ogromny wodoodporny plecak i wychodzicie na górę. Bunkier jest chroniony przed wstrząsami i porusza się wraz z gruntem, więc jesteście tu bezpieczni.
ale musicie opuścić swoje schronienie, ponieważ kończą wam się zapasy. Poza tym wczoraj odebraliście komunikat radiowy, że wszyscy ocaleni mają natychmiast udać się na południe. Współrzędne, które podali, nie są aż tak daleko. Musicie się jednak pospieszyć, zanim krajobraz znów się zmieni. Otwieracie właz i wychodzicie na środek pustyni. Na szarym niebie praktycznie nie widać słońca. Ziemia się trzęsie, ale nie boicie się. Nie ma żadnych domów i budynków, więc nic się na was nie przewróci. Doskonale łapiecie równowagę i mimo wstrząsów udaje wam się ustać na nogach. Przypomina to skakanie na trampolinie. Jedynym zagrożeniem są głębokie szczeliny w ziemi, ale z łatwością możecie je przeskoczyć. Po tak ekstremalnej porannej rozgrzewce postanawiacie zjeść śniadanie, wyciągacie z plecaka konserwę. Zostało kilka minut do kolejnej katastrofy, więc w trakcie posiłku wspominacie opowieści pradziadka, jak to się wszystko zaczęło. Wcześniej planeta była podzielona na terytoria zwane państwami, zamieszkiwały je miliony ludzi, aż pewnego dnia wydarzyło się coś okropnego. Płyty tektoniczne zaczęły się poruszać, a temperatura powietrza i ciśnienie gwałtownie się zmieniały. W ciągu jednego dnia trzęsienia ziemi zniszczyły całe miasta. Tsunami i powodzie zmyły z powierzchni pozostałe ruiny. Wulkaniczny popiół zablokował promienie słońca. Pożary lasów zniszczyły niemal całą roślinność, a erupcje wulkanów zatruły powietrze. Tylko garstce ludzi udało się przystosować do tak trudnych warunków, a wy mieliście dużo szczęścia, że znaleźliście się wśród nich. Kiedy kończycie śniadanie, kolejny wstrząs ściąga was na ziemię. Czas ruszyć dalej. Wiele osób podróżuje samotnie po świecie, uznając to za bezpieczniejszy sposób na życie. Niektórzy mieszkają w małych komunach, ale nikt nigdy nie zatrzymuje się na dłużej w jednym miejscu. Całe życie spędzacie w ruchu, ale nie macie w zwyczaju panikować. Najważniejsze, by w czasie katastrofy naturalnej zachować spokój, dlatego wszyscy ocaleni mają nerwy ze stali i doskonałą kondycję. Biegniecie kilka kilometrów na południe i nagle czujecie jakiś dziwny zapach. Wkładacie maskę przeciwgazową. Trzęsienie ziemi spowodowało erupcję limniczną. Z ziemi na powierzchnię wydostaje się naturalny dwutlenek węgla. W masce czujecie się bezpiecznie, ale nie da się w niej zbyt szybko biec. W oddali dostrzegacie zielony las. Rzadko można spotkać miejsce niestrawione pożarami. Zdejmujecie maskę i podchodzicie do drzewa, by ukryć się w jego cieniu przed palącym słońcem. Teren porasta bujna roślinność. Są tu kolorowe kwiaty, truskawki i mnóstwo innych owoców. Ale to was akurat martwi. Taka żyzna ziemia znajduje się zwykle w pobliżu wulkanów. Wypływająca z nich magma zawiera mnóstwo witamin i minerałów, dzięki czemu rośliny mogą się rozrastać. W oddali widać ogromną górę. To wulkan. Po raz kolejny ciśnienie z wnętrza ziemi doprowadza do wybuchu. Zbieracie truskawki na drogę i uciekacie jak najdalej się da. Lawa wylewa się z krateru i wznieca pożar w lesie. Odczepiacie z plecaka składaną elektryczną hulajnogę i możliwie szybko oddalacie się od ognistej góry. Niebo pokrywa warstwa popiołu, ale nie na długo. Zrywa się potężny wiatr, który z każdą sekundą staje się jeszcze silniejszy. Uświadamiacie sobie, że w waszą stronę zmierza huragan. Chwytacie małą łopatę i wykopujecie dziurę w ziemi. Gleba jest sucha, ale macie dość sił, by w kilka minut wydrążyć sobie małe zagłębienie. Wskakujecie do kryjówki i zasłaniacie się ochronnym namiotem. Huragan rozwiewa wulkaniczny pył na wszystkie strony i powietrze znów robi się czyste. Ale pożar nadal trwa. Wiatr rozchodzi się po całym lesie. Wychodzicie z rowu i znów wkładacie maskę przeciwgazową. Wszędzie jest mnóstwo dymu i nie da się wytrzymać z gorąca. Wiecie, że huragan nie mógł pojawić się tak bez powodu. Cyklony powstają, kiedy ciepłe, wilgotne powietrze zderza się z powierzchnią morza i wznosi się w górę. W pobliżu musi być zatem woda. To świetnie, bo jesteście spragnieni i chcecie się schłodzić. Za waszymi plecami słychać głośny huk. Odwracacie się. Ogromna fala zbliża się do pożaru. Bez paniki sięgacie po kamizelkę ratunkową z plecaka, zdejmujecie maskę przeciwgazową i zakładacie maskę do nurkowania i płetwy. Fala zwala was z nóg, ale nie toniecie. Udało wam się przetrwać już tyle lat, więc bardzo dobrze nauczyliście się pływać. Po drodze chwytacie za przepływający pień i cierpliwie czekacie, aż w miejsce powodzi nadejdzie kolejna katastrofa. Przez 5 minut dryfujecie pod czarnym, burzowym niebem, mieniącym się od błyskawic. Pomimo fal staracie się płynąć na południe. Robi się zimno, w końcu dostrzegacie brzeg. Nie jest to jednak ziemia, ale lód. Silny wiatr przyniósł zimny cyklon, który spowodował szybką zmianę temperatury.
Czujecie się jak na Antarktydzie. Dookoła szaleje śnieżna zamieć. Jest wręcz lodowato, ale wyjmujecie z plecaka cienki foliowy koc ratunkowy i powoli zmierzacie na południe. Pod ubrania włożyliście pognieciony papier, folię bąbelkową, kawałki bawełny. Wszystko to ma was ogrzać. Po drodze zbieracie kilka butelek śniegu, który później stopnieje. Z twarzy zwisają wam sople, a z powodu zamieci niczego nie widzicie. Nagle śnieg zaczyna zapadać się pod waszymi stopami. Lód się topi i zmienia w wodę. Gorące powietrze uderza was w twarz. Znajdujecie się na twardej, suchej powierzchni. Patrzycie w górę, a potem na zegarek. Mija 5 minut i niebo znów przysłaniają czarne chmury. Wyjmujecie z plecaka metalową płytę i osłaniacie nią głowę. Kilka sekund później uderza w was ulewny deszcz i grad. Gigantyczne lodowe kule rozbijają się o stalową tarczę, ale wy idziecie spokojnie i nawet uśmiechacie się pod nosem. Ziemia robi się mokra i grząska od gradu. Kiedy gradobicie dobiega końca, wyciągacie wszystkie materiały termoizolacyjne spod ubrań i chowacie je w plecaku. Potem wyciągacie kilka długich, stalowych szprych. Są owinięte miedzianym drutem. Łączycie je ze sobą i konstruujecie długą antenę, po czym wbijacie ją w ziemię i uciekacie. Po gradzie z deszczowych chmur w ziemię uderza błyskawica, a konkretniej trafia w piorunochron, który właśnie zbudowaliście. Czekacie, aż burza minie, demontujecie stalową konstrukcję i wrzucacie ją z powrotem do plecaka. Robi się strasznie gorąco, pijecie roztopiony śnieg i przedzieracie się dalej przez pustynię. Ziemia drży i wasza przygoda zaczyna się na nowo. Trzęsienie ziemi, dwutlenek węgla, pożar, powódź, śnieżyca, tsunami i błyskawice. I tak w kółko. Kontynuujecie podróż z pomocą kompasu i po kilku miesiącach docieracie do celu. Dostrzegacie długą antenę wystającą z ziemi. Wskazuje ona wejście do podziemnej metropolii. Jest ono zbudowane z kilkudziesięciu ogromnych bunkrów połączonych ze sobą tunelami. Ściany miasta nie przepuszczają promieniowania i nie uginają się pod wpływem całych trzęsień ziemi. Ludzie nauczyli się czerpać energię z gruntu. Jądro ziemi dostarcza ciepła, podgrzewa ono wodę, która paruje, a w specjalnych stacjach zmienia się ją w energię elektryczną. Woda pochodzi z podziemnych jezior i rzek. Nie ma słońca, ale wszędzie zamontowane są ultrafioletowe lampy, które zapewniają ludziom i roślinom niezbędne światło. Choć klęski żywiołowe występują na Ziemi co 5 minut, ludzkość wciąż ma dla siebie dużo miejsca pod jej powierzchnią. Kamienie schodzące w dół zboczy dudniącego wulkanu spychają po drodze większe głazy, by w końcu wpaść potężną kaskadą do oceanu. W rezultacie powstaje gigantyczna fala, jakiej świat jeszcze nie widział. Tak mogłaby przedstawiać się sytuacja, gdyby znajdujące się na hawajskiej wyspie Big Island osuwisko Hilina stoczyłoby się do wody. Wulkan Kilauea nie jest bynajmniej uśpiony. Ostatnia erupcja miała miejsce w 2018 roku. Jego wybuchom towarzyszą zazwyczaj trzęsienia ziemi o zróżnicowanym nasileniu, a z każdym takim wstrząsem magmowe głazy osuwają się niżej. Te formacje skalne noszą nazwę osuwisk, a Hilina jest najbardziej znanym i niebezpiecznym z nich. W 1868 roku ruchy osuwiska wywołały falę pływową wysoką na 18 metrów. Najbardziej niepokoi fakt, że 110 tysięcy lat temu osunięcie się Ziemi doprowadziło do jednego z najpotężniejszych trzęsień w historii, które znów wywołało falę mega tsunami o wysokości 300 metrów. Naukowcy obawiają się, że taki kataklizm może się powtórzyć. Gdyby faktycznie do tego doszło, fala mogłaby zalać całe Hawaje i z łatwością dosięgnąć wybrzeży obu Ameryk. Geolodzy zapewniają jednak, że ten scenariusz nie jest prawdopodobny w najbliższym czasie. Jest na to po prostu zbyt wcześnie. Kiedy jednak ostatecznie to nastąpi, konsekwencje będą katastrofalne. Miłego dnia! Park Narodowy Yellowstone w zachodniej części USA jest znany na całym świecie z zapierających dech widoków, a szczególnie z kolorowego, gorącego źródła Grand Prismatic Spring, położonego w samym jego centrum. Musimy jednak pamiętać, że Yellowstone to przede wszystkim gigantyczna kaldera, czyli w zasadzie drzemiący superwulkan. Różnica między zwyczajnym wulkanem, takim jak pokazywany przed chwilą Kilauea, a superwulkanem polega na tym, że ten drugi jest tysiące razy potężniejszy. Wyobraź sobie wybuch wulkanu. Tysiące ton potężnych skał w powietrzu, rzeki wrzącej lawy, chmury wulkanicznego popiołu na długie tygodnie paraliżują lotniska. A teraz pomnóż to wszystko przez tysiąc. Tak właśnie wyglądałaby erupcja Yellowstone.
Na początek potężny obszar w centralnej części parku zacząłby się trząść, a następnie zapadłby się i w końcu wybuchł w gigantycznej eksplozji. Lawa i magmowe skały pokryłyby powierzchnię 1000 km2, to mniej więcej połowa powierzchni miasta Waszyngton. Ale największe zagrożenie to popiół wulkaniczny. Kłęby popiołu wzniosłyby się na wysokość wielu kilometrów, roznoszone z wiatrem we wszystkich kierunkach. Ponieważ nie byłaby to zwyczajna erupcja, konsekwencje i szkody również miałyby znacznie większą skalę. Popiół jest gęsty i ciężki, więc przykryłby wielki obszar grubą czapą, niszcząc uprawy, a nawet zabudowania. Co gorsza, roznoszony w powietrzu zablokowałby dopływ promieni słonecznych, prowadząc do gwałtownego spadku temperatury i wywołując sztuczną zimę. Nawet erupcja zwykłego wulkanu może doprowadzić do globalnego spadku temperatury o kilka stopni. Superwulkan mógłby potencjalnie sprowadzić nową epokę lodowcową. Na szczęście prawdopodobieństwo wybuchu superwulkanu Yellowstone w najbliższej przyszłości lub kiedykolwiek jest znikome. Tylko 30-krotnie doszło do takiej sytuacji w historii Ziemi i brak dowodów, że taki scenariusz miałby się powtórzyć. Naukowcy szacują taką ewentualność na 14/10000%. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że wszyscy zginiemy za sprawą uderzenia asteroidu. A skoro jesteśmy przy tym temacie... Gdyby dinozaury potrafiły mówić, czy przynajmniej nie zdążyły jeszcze wyginąć, powiedziałyby, że zagrożenie uderzeniem asteroidy jest możliwe. Naukowcy z NASA twierdzą, że namierzyli 90% wszystkich asteroid znaczących rozmiarów w pobliżu Ziemi i żadna nie daje powodów do obaw. Pozostaje jednak całe 10% w niezbadanym, przepastnym kosmosie. Poza tym asteroida może zmienić tor lotu pod wpływem przyciągania innych ciał niebieskich i ostatecznie skierować się w stronę naszej planety. Tyle szczęścia. Gdyby dostatecznie duża asteroida, powiedzmy o średnicy 1,6 km, uderzyła w Ziemię, najpierw doszłoby do wybuchu na tyle silnego, by zmieść z jej powierzchni dziesiątki wielkich miast w zaledwie kilka sekund. Następnie w wyniku uderzenia powstałaby chmura pyłu i gruzu, która zablokowałaby dopływ promieni słonecznych, identycznie jak w przypadku popiołu wulkanicznego. Na Ziemi zapanowałaby zima na całe stulecia. Nawet gdyby asteroida spadła do oceanu, co jest znacznie bardziej prawdopodobne, powstałaby fala wysoka na kilka kilometrów, zdolna zmyć z powierzchni Ziemi nadbrzeżne miasta, ale przynajmniej uniknęlibyśmy nowej epoki lodowcowej. Choć naukowcy są raczej pewni, że w najbliższym czasie taki scenariusz nam nie grozi, nie można go jednak całkowicie wykluczyć. Ludzkość potrzebowałaby 5 lat, by przygotować się na takie wydarzenie. Jeśli więc duża asteroida znajdująca się w pobliżu Ziemi zmieni kurs i skieruje się w naszą stronę, nie mamy w tym starciu najmniejszych szans. Może dziś wieczorem jakiś film katastroficzny? O wiele bardziej prawdopodobna klęska żywiołowa znajduje się jednak tuż pod stopami. To uskok San Andreas w Kalifornii. Od lat grozi on pęknięciem, a naukowcy oceniają, że do trzęsienia ziemi wzdłuż tej linii dojdzie prawdopodobnie w przeciągu najbliższych 30 lat. A jeśli tak się faktycznie stanie, nie będzie to miłe doświadczenie. Naukowcy spodziewają się wstrząsów o nasileniu 8 w skali Richtera, co jest porównywalne z siłą najbardziej niszczycielskich trzęsień ziemi w historii. Zagrożenie jest tym większe, że w stanie Kalifornia leżą największe pod względem populacji miasta zachodnich Stanów Zjednoczonych, w tym Los Angeles i San Francisco. Drapacze chmur to typowy element krajobrazu, a te są szczególnie podatne na podziemne wstrząsy. Trzęsienie ziemi wzdłuż uskoku San Andreas mogłoby spowodować potężne szkody zarówno w miastach, jak i na terenach rolnych. W najgorszym wypadku mogłoby dojść do pęknięcia skorupy ziemskiej, co oznaczałoby zniszczenie budynków i gospodarstw rolnych oraz całkowitą zmianę krajobrazu. Tym niemniej, naukowcy są zdania, że prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w ciągu kolejnych 30 lat wynosi zaledwie 7%. Istnieje więc spora szansa, że nie zdarzy się to za naszego życia. Jest jednak kolejne zagrożenie, całkiem niedaleko od poprzedniego. Ogromne trzęsienie ziemi w Chile. Kraj ten położony jest w strefie subdukcji, czyli w obszarze, gdzie spotykają się dwie płyty tektoniczne, z czego jedna wpychana jest pod drugą. W miejscu styku kumulują się naprężenia wywołane ciągłymi ruchami płyt. Kiedy są nazbyt duże, dochodzi do poważnego trzęsienia ziemi.
W ostatnich latach Chile doświadczyło wielu wstrząsów, a naukowcy obawiają się, że może to być zapowiedź kolejnego, znacznie poważniejszego trzęsienia. Uważają, że wielkie trzęsienie ziemi nastąpi jeszcze w tym stuleciu i może poważnie zagrozić obszarom przybrzeżnym. Już słabsze wstrząsy wywoływały w przeszłości falę tsunami, która zalała zachodnie wybrzeże. Potężne trzęsienie, jak to, do którego może potencjalnie dojść, dałoby początek fali o nieprawdopodobnej wysokości. Z dobrych wiadomości Chile wie przynajmniej, że musi zawczasu przygotować się na nadchodzące klęski żywiołowe. Geolodzy też są przekonani, że ludzie zdążą się ewakuować, zanim dojdzie do katastrofy. We wrześniu 1859 roku astronom Richard Carrington obserwował Słońce, gdy nagle dostrzegł jasny rozbłysk na jego powierzchni. Odnotował to w swoich zapiskach, ale dopiero po paru dniach zdał sobie sprawę, jak ważnego zdarzenia był świadkiem. Energia rozbłysku dotarła do Ziemi i bezpośrednio w nią uderzyła, wywołując zorzę polarną nad Kubą i paląc linie telegraficzne na całym świecie. To zajście, nazwane od nazwiska astronoma zdarzeniem Carringtona, to przykład burzy słonecznej. Tego typu burze uderzają w Ziemię dość często, natomiast żadna z wcześniejszych ani późniejszych nie była tak potężna jak zdarzenie Carringtona. Jednak w 2012 roku astronomowie zarejestrowali kolejny rozbłysk słoneczny, którego energia niemal trafiła w Ziemię. Gdyby do burzy doszło zaledwie tydzień wcześniej, bylibyśmy w poważnych tarapatach. Obecnie ludzkość polega na elektryczności w każdym niemal aspekcie życia, a silna burza zakłóciłaby w ogromnym stopniu pole elektromagnetyczne Ziemi. Wszystkie urządzenia elektryczne wyłączyłyby się bądź doszłoby do zwarcia. Potężne transformatory, bez których nie mielibyśmy prądu, padłyby na dobre. Naprawa potrwałaby lata, a koszt tak potężnej awarii sięgnąłby bilionów dolarów. Najgorsze, że naukowcy nie są praktycznie w stanie przewidzieć burz magnetycznych. Zresztą nawet gdybyśmy wiedzieli o nich zawczasu, i tak nie moglibyśmy nic zrobić. Rozbłysk powstaje w przeciągu zaledwie kilku sekund, a po 8 minutach cząsteczki docierają do atmosfery ziemskiej, powodując zakłócenia. Odcięcie prądu nastąpiłoby nieco później, mniej więcej po jednym dniu, kiedy do naszej planety dotarłaby potężna chmura plazmy. W chwili obecnej nie istnieje żaden system ochrony przed słonecznym uderzeniem, a prawdopodobieństwo zaistnienia w najbliższych latach burzy silnej na tyle, by spowodować całkowitą awarię prądu, jest dość znaczące. Wynosi około 12%. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że wiesz już o takiej ewentualności i możesz się wcześniej przygotować. Hej, nie zapomnij spakować bielizny i skarpetek, zawsze się przydadzą.